Dlaczego warto czytać? Co niezwykłego poza książką jest w książce? Zapraszam Magdę Kiełbowicz. W szkole podstawowej mieliśmy w klasie kolegę, który słynął z wielkiej wyobraźni. I kiedy nad boiskiem przelatywał samolot, to jego tata właśnie wracał z pracy do domu. Kiedy czytaliśmy Pippi Langstrump, to jego tata był kapitanem statku i przeżywał niesamowite przygody, co strasznie irytowało innego naszego kolegę z klasy, którego tata naprawdę był kapitanem statku, tylko bez tych wszystkich przygód. Kiedyś czytaliśmy Karolcie. To jest książka Marii Krüger o dziewczynce, która znajduje w domu niebieski koralik i ten koralik spełnia wszystkie jej życzenia. No i kolega przyszedł do szkoły, wyjął z kieszeni niebieski koralik i mówi, że znalazł go w domu i on spełnia wszystkie jego życzenia. I wtedy ktoś w końcu nie wytrzymał i powiedział, kłamiesz, to z Karolci. I ten kolega wtedy taki zaskoczony pomyślał chwilę i powiedział, hej, a co to za różnica? Gdybym miała powiedzieć, co warto dać naszym dzieciom, żeby zwiększyć ich szanse na udane życie w przyszłości, jakakolwiek jest nasza wizja tego, czym jest udane życie, powiedziałabym, zadbajmy o ich wyobraźnię. A jednym z najskuteczniejszych sposobów rozwijania wyobraźni dziecka jest czytanie mu książek. Czytanie rozwija wyobraźnię. Państwo na pewno wielokrotnie słyszeli to zdanie, bo ono pojawia się we wszystkich akcjach promujących czytanie książek dziecom. Nauka dostarcza wciąż nowych powodów, dla których warto to zdanie powtarzać, dla których warto o nim pamiętać. Specjaliści wielu dziedzin prowadzą badania nad mózgiem w procesie czytania. Z takich badań, które pojawiły się w ostatnich kilku latach, bardzo, bardzo ciekawe wyniki opublikował zespół psychologów Uniwersytetu w Toronto. Profesor Keith Oatley, który kierował tym zespołem, stwierdził, że człowiek, który czyta o ludziach wykonujących jakąś czynność, mobilizuje te same sfery mózgu, których potrzeba, żeby tę czynność wykonać. Czyli jeśli czytam o ludziach przeciągających linę, mój mózg mobilizuje te obszary, których potrzebuje, żeby za coś chwycić. Albo jeśli czytam o więziennym zbiegu, który pod osłoną nocy wiosłuje środkiem jeziora i wie, że ma coraz mniej czasu, bo słyszy za plecami zbliżający się pościg, mój mózg wiosłuje razem z nim. Profesor Oatley stwierdził w podsumowaniu tych badań, wieloletnich badań, to samo, co mój kolega w podstawówce po przeczytaniu Karolci. Dla wyobraźni nie ma różnicy, czy coś, co ją inspiruje, wydarzyło się naprawdę, czy w ogóle kiedykolwiek ma szansę się wydarzyć, czy dzieje się w tej chwili, czy to jest tylko fikcja. Na przykład fikcja literacka, książka, którą czytamy dzieciom codziennie wieczorem po kawałku. Spróbujmy wyobrazić sobie taką książkową sytuację, że łapiemy w sieć złotą rybkę i mają Państwo teraz trzy życzenia. Złota rybka spełni cokolwiek byście sobie wymarzyli. Albo wyobraźmy sobie, że codziennie wieczorem w szafie znajdujemy przejście do magicznej krainy. Okazuje się, że są Państwo legendarnymi władcami tej krainy. Wszyscy czekają na Was, uroczyście Was witają i co wieczór możecie wejść do tej szafy i doświadczyć takich przygód, jakich nawet nie byliście do tej pory w stanie sobie wymarzyć. Źródłem tego rodzaju inspiracji dla wyobraźni naszych dzieci są książki, które czytamy im w ciągu ich dzieciństwa. One mówią o sytuacjach, które, tak jak powiedziałam, nie mają miejsca, nie miały miejsca, być może nawet nigdy się nie wydarzą, ale to jest bez znaczenia. Bo zadaniem książek, które czytamy dzieciom, jest pobudzanie mózgu do pracy. Jest trening wyobraźni. I drugą ważną rzeczą, drugim ważnym zadaniem książek jest wywoływanie emocji. Ta fikcja, którą czytamy dzieciom, wywołuje emocje. Te emocje już fikcją nie są, one są nasze, prawdziwe. Dlatego prawdopodobnie niektórzy z Państwa zdążyli się być może ucieszyć z tego, co otrzymali od złotej rybki. Chociaż
Wszyscy wiemy, że to był żart. Złote rybki nie istnieją poza światem bajek. Nie istnieją, ale pozwalają nam marzyć. Pozwalają nam się ucieszyć. Albo smucić, kiedy na przykład czytamy o dziewczynce z zapałkami, która umiera z zimna na ulicy. I nawet jeśli czytamy o niej w środku gorącego lata, to robi nam się przykro i być może nawet marzniemy razem z nią, bo współodczuwamy, co jest chyba jedną z najcenniejszych kompetencji społecznych, jakie może posiadać człowiek. Umieć wyobrazić sobie siebie na miejscu innej osoby, siebie w innej sytuacji, albo umieć wyobrazić sobie, co może czuć ktoś inny. W tym miejscu w notatkach miałam napisany oddech. Dlaczego to jest ważne? Dlaczego warto rozwijać wyobraźnię? Żeby zrobić cokolwiek, żeby pojechać w Himalaje, żeby zostać kierowcą autobusu, żeby otworzyć księgarnię, żeby wystąpić na konferencji TEDx w teatrze. Muszę najpierw umieć to sobie wyobrazić. I to nie znaczy oczywiście, że pojechać na wyprawę w Himalaje, to jest to samo, co czytać o wyprawie w Himalaje. Ale ta podróż zaczyna się od tego, od inspiracji do pomysłu, od pomysłu do planu, potem od planu do realizacji. Dlatego jeśli miałabym powiedzieć, co warto zrobić dla naszych dzieci, żeby zwiększyć ich szanse na udaną przyszłość, jakakolwiek jest nasza wizja tego, czym jest udana przyszłość, powiedziałabym, dbajmy o ich wyobraźnię i czytajmy im jak najwięcej książek. Czyli czytajmy ze względu na rozwój wyobraźni, ale czytajmy też ze względu na inną bardzo ważną rzecz, którą również dają nam książki. I jest nią rozwój języka. Jakakolwiek byłaby prężna moja wyobraźnia, potrzebuje narzędzia, żeby wyrazić to, co myślę. Potrzebuje języka. Im precyzyjniej się wyrażę, tym lepiej zostanę zrozumiana. Im jaśniej sformułuję moje myśli, tym one będą czytelniejsze dla świata. Austriacki filozof, który zajmował się badaniem języka, Ludwig Wittgenstein, sformułował to bardzo dosadnie. On powiedział, że granice mojego języka są granicami mojego świata. Każda kolejna przeczytana przez nas dziecku na głos książka poszerza jego język, buduje jego język, a tym samym poszerza jego świat. Mózg, to narzędzie komunikacji, jakim jest język, buduje za pomocą zmysłu słuchu. Czytać możemy dzieciom jeszcze nienarodzonym. Zmysł słuchu wykształca się na przełomie 6-7 miesiąca ciąży i wiadomo na pewno, że dziecko, które jest w brzuchu mamy, słyszy świat zewnętrzny. Ono z pewnością nie rozumie tego, co mu czytamy, ale jest to bodziec dla jego mózgu do ćwiczenia tego, do oswajania się z tym, czego będzie musiało się nauczyć po narodzinach. Kiedy czytamy dzieciom małym, które uczą się mówić, robimy w zasadzie to samo. Dostarczamy im materiału do przetworzenia. Ich mózg oswaja się z tym, co słyszy. Buduje nowe słowa, uczy się nowych słów, a potem poszerza słownictwo. Czytając dzieciom starszym, utrwalamy to, co już potrafią i oczywiście uczymy ich nowych słów. Utrwalanie jest bardzo ważne, bo mózg jest narzędziem bardzo ekonomicznym i zapomina to, czego się już nauczył, jeśli to jest niepowtarzane. Być może Państwo znają to uczucie z własnego życia, kiedy wszyscy uczyliśmy się języków obcych i czasami pojawia się takie uczucie, że znałem, wiedziałem, jak to jest. No gdzieś przecież na pewno wiedziałem, jak to się mówi, ale nie pamiętam, dlatego że jeśli nie używam, to zapominam. Języka tak naprawdę, naszego ojczystego języka, uczymy się przez całe życie. Język odzwierciedla świat, w którym funkcjonuje. Pojawiają się nowe pojęcia, które trzeba nazwać, nowe
nowe zjawiska, nowe przedmioty, a niektóre słowa też znikają, bo przestają już być używane. Dlatego tak długo uczymy się języka, jak długo jesteśmy na to gotowi, jak długo mamy na to ochotę. Czytajmy dzieciom książki ze względu na rozwój wyobraźni, ze względu na rozwój języka, ale też ze względu na trzecią ważną rzecz, na którą chciałam zwrócić Państwa uwagę, na to, że książki w trudnych sytuacjach, które nas spotykają, mogą okazać się taką doraźną pomocą, narzędziem doraźnej pomocy. Jakkolwiek sprawną mielibyśmy wyobraźnię i nawet gdybyśmy mówili płynnie, kilkoma językami, czasami spotyka nas coś takiego, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co nas przekracza, czego nie obejmujemy ani sercem, ani rozumem i brakuje nam wtedy słów. Myślę o takich wydarzeniach granicznych, kamieniach milowych naszego życia, typu śmierć kogoś bliskiego, typu choroba kogoś bliskiego, rozwód, potem pojawienie się nowego partnera w życiu któregoś z rodziców. Myślę też o tematach tabu. W naszej kulturze takim chyba najtrudniejszym tematem tabu jest ciało i wszystko to, co związane z ciałem, czyli fizjologia, seks, nagość. Z jakiegoś powodu, mimo że to są w zasadzie tematy bardzo nam bliskie, najbliższe, można powiedzieć, nie potrafimy o tym mówić bez skrępowania, nie potrafimy o tym rozmawiać swobodnie. Dzieci są częścią naszego życia, są bardzo blisko nas i wszystkie te wydarzenia, które nam się przytrafiają, są ich udziałem. Dzieci zadają pytania, na które tym trudniej jest nam odpowiedzieć, że jeśli nie czujemy, że sami rozumiemy to w jakimś wystarczającym stopniu, to nie będziemy potrafili tego wystarczająco dobrze wytłumaczyć. Do pewnego momentu życia naszych dzieci jesteśmy też gwarancją ich poczucia bezpieczeństwa. I dzieci często dużo łatwiej akceptują to, co się wydarzyło, jakkolwiek by to nie było trudne, niż to, że ich rodzice, że ich bliscy, osoby, które kojarzą mi się wyłącznie z ciepłem, miłością i bezpieczeństwem, wydają się osobami, które straciły poczucie bezpieczeństwa, czyli nasze przerażenie, nasz strach, nasze skrępowanie udzielają się dzieciom. Strach i smutek są emocjami bardzo, bardzo zaraźliwymi. W takich sytuacjach mogą przyjść nam z pomocą książki. Książki dla dzieci, ale też dla dorosłych oczywiście omawiają szereg bardzo trudnych tematów. W zasadzie tragedie greckie od VI wieku przed naszą erą skupiają się na losie ludzkim w najdrobniejszych i naprawdę najtragiczniejszych szczegółach. Mamy 2016 rok i od VI wieku przed naszą erą zdołaliśmy jako ludzkość zgromadzić naprawdę potężną bazę uniwersalnych danych dotyczących człowieka. Ucząc dzieci czytać książki, czytając im książki, wpajając im ten nawyk czytania książek, dajemy im dostęp do tej wielkiej, 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 potężnej bazy uniwersalnych danych. Mamy też taką bazę w mniejszej skali, w skali mikro, bo kiedy na przykład zaproponuję, że powiem Państwu wierszyk i powiem, stoi na stacji, lokomotywa, dziękuję. Albo na straganie w dzień targowy, takie słyszy się. Wszystkim nam kiedyś ktoś czytał Tuwima albo Brzechwę, bo czytanie tworzy więź. Więź między nami a dzieckiem, więź między tymi, którzy czytają, którzy w ogóle czytają, którzy czytają to samo. Tylko że temat więzi zasługuje na zupełnie osobne wystąpienie. Czego się nauczyłam? Czytając dzieciom, pisząc dla dzieci, zajmując się literaturą dla dzieci na różnych obszarach, czego nauczyłam się, czym warto się podzielić z Państwem? Nauczyłam się, że nie wszystko warto czytać. I mam na to jeden bezdyskusyjny przykład. W moim rodzinnym mieście wszystkie dzieci, które przechodzą obok budynku banku, nie idą po chodniku, tylko biegną po murku. Ten murek podpiera skarpę. I kiedy byłam mała, biegłam sobie po tym murku i zainteresowały mnie takie tabliczki powbijane w skarpę co kawałek. I zapytałam tatę, ponieważ nie umiałam jeszcze wtedy
czytać, co tam jest napisane. Tata powiedział, że tam jest napisane, że prosimy chodzić po murku do oporu. Nie zapytałam, co to znaczy do oporu. On powiedział, że no ile się chce, do woli. 20 lat później szłam tamtędy i musiałam przejść na drugą stronę, bo skarpa i murek były w remoncie. I na ziemi leżały te tabliczki, które pamiętałam z dzieciństwa. I na nich z trzema wykrzyknikami było napisane prosimy nie chodzić po murku oporowym. Właśnie nie wszystko warto czytać, ale dzieciom zwłaszcza. Ale kiedy nasze dzieci są małe i są na początku tej przygody z literaturą, to my mamy taką możliwość wybierania im lektur. Mamy też możliwość przestania czytać, wtedy, kiedy książka okazuje się nietrafiona albo jest nudna. Mamy oczywiście mnóstwo źródeł inspiracji. Możemy zapytać w bibliotece, możemy skorzystać z list bestsellerów, możemy sugerować się nazwiskiem autora. Nawet najlepszy autor pisze czasami słabe książki, a nawet najlepsza recenzja zawiera w sobie jakąś część gustu tej osoby, która nam jej udzieliła. W dorosłym życiu odkryłam, że bibliotekarka ze szkolnej biblioteki ukryła przede mną istnienie wszystkich książek Astrid Lindgren, w których był poruszony w jakikolwiek sposób temat śmierci. I dopiero kiedy zaczęłam czytać swoim dzieciom, poznałam jeszcze kilka innych książek Astrid Lindgren. Jest takie stwierdzenie, że dobra książka dla dzieci to jest dobra książka dla dorosłych. I po tym, proszę Państwa, poznamy dobrą książkę dla dzieci. Jej czytanie dzieciom będzie nam sprawiało przyjemność. Po przeczytaniu takiej książki będziemy mieli poczucie, że to był świetnie spędzony czas i w zasadzie jest nam nawet trochę żal, że ta książka już się skończyła. Po przeczytaniu dobrej książki otwiera się taka przestrzeń między naszą rzeczywistością a tym, co właśnie przeczytaliśmy i trochę nam żal, że się skończyło, trochę nam się nie chce jeszcze wracać do naszego życia, ale proszę się nie martwić, bo dobra książka dla dzieci i dobra książka dla dorosłych to jest taka książka, do której wraca się bez problemu kilka razy w życiu. W ogóle nam nie przeszkadza, że wiemy, jak się skończy. Życzę Państwu, sobie i naszym dzieciom dobrych wyborów literackich, elastycznej wyobraźni i drzwi do Narni w każdej szafie. Dziękuję bardzo. Magda Piełbowicz.